Przyjemniejsze pytanie na koniec od kibiców. Jak pan i miasto przygotowuje się do Euro 2012? No, w chwili obecnej jest powołany zespół, który tworzy całą tą sprawę, włącznie do przyjazdu i piłkarzy, włącznie z przygotowaniem promocji na Polskę i na Danię, włącznie z prawdopodobnie stworzeniem strefy kibica, bo strefa kibica to jest też bardzo duży koszt. No chcemy tak się przygotować, żeby wspomnienia o Kołobrzegu drużyny duńskiej, kibiców i polskich, i duńskich były jak najlepsze, żeby to procentowało na wiele, wiele lat na dalsze przyjazdy turystów do Kołobrzegu.